Do każdego meczu podchodzimy skoncentrowani, tak, bo to każdy mecz walczymy o punkty. I myślę, że nie obawiamy się tego zespołu, bo na pewno trener nam pokaże na odprawie ich mocne i słabe strony, nie? Także myślę, nie obawiamy się tego zespołu. W Górniku też dostałeś bardzo wcześnie szansę chyba debiutu w Ekstraklasie. No na pewno. Przyszedłem jako młody chłopak od razu z juniora młodszego do seniorów. No i dzięki tam dobrej postawie na treningach trener dał mi szansę zadebiutować. Wiadomo, spędziłem tam dużo czasu, ja mam tam wielu przyjaciół, no ale sentymentów nie będzie. Wiadomo, gram teraz w Termalice i zależy mi bardzo na zwycięstwie i robimy wszystko, żeby wygrać. Na pewno jak przychodziłem, to ta drużyna była bardzo mocna. Wiadomo, tam byli zawodnicy, których oglądałem w telewizji, nawet Sylwek Czereszewski czy Czarek Kucharski. No i jeszcze tam wielu innych, od których mogłem się dużo nauczyć.